6 kwietnia wspominamy błogosławionego Zefiryna Agostiniego, prezbitera. Zefiryn urodził się 24 września 1813 roku w Weronie na północnych Włoszech. Jego ojciec, lekarz, zaraził się od pacjentów chorobą zakaźną i wkrótce zmarł. W ten sposób osierocił jego i brata. Wychowywała ich matka. Brat Zefiryna został lekarzem, a on kapłanem 11 marca 1837 roku. Posługę kapłańską rozpoczął jako wikary w rodzinnym mieście, ale więcej czasu poświęcał młodzieży. Był znanym kaznodzieją, równocześnie pracował też w kurii biskupiej. Po 7 latach w 1845 roku został proboszczem. Pełnił tę funkcję przez 51 lat, aż do swojej śmierci. W tym czasie swoją posługą kapłańską obejmował wszystkich mieszkańców swojej rozległej parafii, którą w ciągu półwiecza nawiedzały wojny, zarazy i różne nieszczęścia. W czasach wojen opiekował się rannymi żołnierzami, chorymi, szczególnie w czasie epidemii, i prawie do końca życia prowadził katechezy dla matek. Często był proszony o prowadzenie rekolekcji dla kleryków i kapłanów. W trosce o dobre wychowanie dziewcząt założył w swojej parafii zgromadzenie sióstr urszulanek, córek Maryi Niepokalanej. Siły do wytrwałej pracy kapłańskiej czerpał z modlitwy. Wiele czasu spędzał w kościele przed obrazem Matki Bożej. Zefiryn zmarł 6 kwietnia 1896 roku w wieku prawie 83 lat. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował go 25 września 1998 roku. Tak scharakteryzował błogosławionego księdza Zefiryna, który mimo przeróżnych trudności nigdy nie upadł na duchu. Dzisiaj zostaje nam ukazany jako pokorny i niezłomny świadek Ewangelii, który działał w Weronie w drugiej połowie XIX wieku, w bardzo owocnym okresie dziejów tamtejszego kościoła. Był człowiekiem mocnej wiary, prowadził skuteczną działalność charytatywną. Wyróżniał się płomienną duchowością kapłańską. Miłość Chrystusa pobudzała go do pracy apostolskiej, której celem była pomoc najuboższym, a przede wszystkim chrześcijańskie wychowanie dziewcząt, zwłaszcza najbardziej potrzebujących. Błogosławiony Zefiryn zdawał sobie w pełni sprawę, jak ważną rolę odgrywa kobieta w procesie uzdrawiania społeczeństwa, wychowując nowe pokolenia w duchu wolności, uczciwości i miłosierdzia. Siostrom urszulankom zalecał: otaczajcie ubogie dziewczęta najczulszą opieką i troską, pobudzajcie do wysiłku ich umysły, kształtujcie w cnocie ich serca, chrońcie ich duszę od zaraźliwych wpływów zepsutego świata. Niech przykład księdza Zefiryna stanie się zachętą dla wszystkich, którzy dzisiaj czczą go jako błogosławionego i wzywają jako opiekuna. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Zefiryna na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.